objawieniu Pańskim. I ta dzisiejsza Ewangelia, ta Ewangelia, którą czytamy na tę niedzielę, jest ciągle w tym cyklu objawienia Pańskiego. Ukazuje nam bowiem moc Pana Boga, moc objawienia w Chrystusie, moc, jaką Pan Bóg zesłał tutaj na ziemi. Dzisiejsza Ewangelia, obok Ewangelii, która mówi o pokłonie trzech królów, obok Ewangelii mówiącej o chrzcie Pana Jezusa w Jordanii, jest kolejną Ewangelią mówiącą nam, jaka jest różnica pomiędzy Nowym a Starym Testamentem, na czym polega objawienie Pańskie, na czym polega misja naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wydarzenie, które opisuje nam Święta Ewangelia, którą opisuje nam Święty Jan Ewangelista, mówi o wydarzeniu na pozór banalnym, bo zaczyna się od godów weselnych, od uroczystości po zawarciu małżeństwa, ale na tym właśnie, na tych właśnie godach dzieją się rzeczy niezwykłe. Dzieje się pierwszy publiczny, widoczny cud naszego Pana Jezusa Chrystusa, który onieśmiela nas swoim bogactwem, swoją przemową, tym, co nasz Pan Jezus Chrystus potrafi. Onieśmiela nas moc, jaka objawiła się w Chrystusie. Jest to moc samego Pana Boga. Nasz Pan Jezus Chrystus okazuje się tym, który ma władzę nad materią, który potrafi przemieniać wodę w wino, który tak jak Stwórca stwarza, tak On jako Bóg potrafi zmieniać naturę rzeczy, jako Bóg potrafi zapanować nad całym stworzeniem. Widzimy zatem, że moc naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jest mocą jakiegoś proroka, który potrafi dzięki uproszeniu Pana Boga, dzięki łasce Pana Boga coś z mocy Bożej zmienić. Nie, to sam nasz Pan Jezus Chrystus jest tym, który zmienia, który dokonuje wielkiego publicznego cudu, jakim jest zamiana wody w wino. Ten cud dzieje się na godach, a więc na uroczystości, w czasie której wszyscy świętują się i radują z powodu nowo zawartego małżeństwa. I to nie jest przypadek, ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus chciał uczynić małżeństwo doskonałym, chciał uczynić je sakramentem. Do tej pory małżeństwa były czymś bardziej naturalnym, nie były sakramentem, nie były to, co dawało takiej łaski, na pewno nie dawało to łaski Chrystusa. Dlatego widzimy, że przez cały okres Starego Testamentu wszystkie te małżeństwa, które były wtedy zawierane, były niedoskonałe i często nawet prorocy ulegali presji, ulegali temu zepsuciu, jakie było wśród Żydów. Wiemy, że Mojżesz zezwolił Żydom chociażby na rozwody, inni z kolei była również monogamia, nie była tak ściśle przestrzegana. Jest to możliwe, ponieważ nie są to błędy przeciwko naturze, tak jak homoseksualizm chociażby, dlatego czasowo jest to dopuszczalne. Ale jest to stan niedoskonałości, stan, który świadczy o głębokim upadku po grzechu pierworodnym. Natomiast nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, żeby dać światu łaskę, żeby przywrócić światu doskonałość. I dlatego uczynił małżeństwo nierozerwalnym, dlatego uczynił małżeństwo sakramentem, ażeby z małżeństwem związane były wielkie, wielkie łaski, dzięki którym można święcie przeżyć ten okres, ten czas, który jest czasem próby, dzięki którym można uczynić małżeństwo prawdziwie, prawdziwie świętym. Jednocześnie te łaski pozwalają i są symbolem, jaki łączy tego szczególnego związku miłości, jaki łączy naszego Pana Jezusa Chrystusa z Jego oblubienicą, jaką jest Kościół Święty. Tak jak nasz Pan Jezus Chrystus nie opuścił Kościoła Bożego, tak i nierozerwalne jest małżeństwo chrześcijańskie, małżeństwo sakramentalne. Jednocześnie ten cud, którego dokonuje, pokazuje nam, czym jest rola Najświętszej Marii Panny w dziele zbawienia. Widzimy, że ten cud dokonuje się na prośbę Najświętszej Marii Panny, na prośbę Maryi właśnie. Na początku Pan Jezus mówi
Do Matki Bożej zwraca się do niej dość obcesowo, mówiąc: cóż ci do tego, niewiasto? Widzimy zatem, że nasz Pan Jezus Chrystus i te relacje, które wiązały go z jego niepokalaną matką, nie były takie przesłodzone, nie były tak sentymentalne, jak się to obecnie często zdarza, ale ich łączyło prawdziwe pokrewieństwo dusz. Najświętsza Maria Panna doskonale rozumiała wszystkie poruszenia Najświętszego Serca Pana Jezusa i nie zarażając się tymi szorstkimi słowami, od razu powiedziała do sług: czyńcie cokolwiek wam powie. Ona wiedziała, że Jezus Chrystus nie powstrzyma swojego miłosierdzia i rozleje i uczyni ten cud, który jest świadectwem wielkiej łaski, jaką ona temu całemu towarzystwu wyświadcza. Jednocześnie dziwi się Pan Wesela, że najlepsze wino zostało zostawione na sam koniec. To jest symbol Nowego Testamentu. Wcześniej cały okres od upadku Adama i Ewy aż po przyjście Chrystusa był czasem niedoskonałości, był czasem bardzo niedoskonałego prawa, które samo z siebie nie dawało zbawienia, a było tylko i wyłącznie zapowiedzią przyszłego nowego i ostatecznego testamentu. Tym symbolem jest przede wszystkim woda, która stała w stągach właśnie do mycie żydowskiej. To znaczy, że Żydzi musieli się posiłkować jakimiś takimi prostymi znakami, ażeby obmyć się, ażeby pozbyć się grzechu. Natomiast zamiana wody, wino, i to wino nie byle jakiej jakości, ale właśnie takie najlepszego gatunku, świadczyło o tym, że oto przychodzi czas ogromnej łaski, ostatecznej łaski, że to ziemskie, ludzkie, niedoskonałe zostaje przemienione w wino doskonałości, w to, co w miłość Chrystusową. Wino jest przecież symbolem miłości Chrystusowej, miłości, jest symbolem bóstwa i jest właśnie ten cud świadectwem przyjścia ostatniego testamentu, przyjścia nowego przymierza Pana Boga z ludźmi, przymierza, które jest doskonałe, które zostało przypieczętowane krwią Chrystusa i które jest doskonałe i które jest ostateczne. Mamy zatem z tej Ewangelii, możemy wyciągnąć bardzo wiele wzniosłych nauk, które trzeba, nie tylko możemy, powinniśmy i musimy zastosować w naszym życiu, jeżeli chcemy się zbawić, jeżeli chcemy uniknąć wiecznego potępienia. Święty Paweł w liście z dzisiejszej lekcji mówi nam wyraźnie o wszystkich tych obowiązkach, jakie ma chrześcijanin. My mamy nie tylko ten ogromny przywilej, że żyjemy w czasach pełni łaski, w czasach pełni zbawienia, w czasie, gdy Chrystus jest razem z nami, gdy jest w Najświętszym Sakramencie, we wszystkich sakramentach, w nauce Kościoła, ale jest też to czas wielkich obowiązków. Ludzie Starego Testamentu byli niedoskonali, dlatego wiele im wybaczono, dlatego z pewnym poważaniem, można powiedzieć, Pan Bóg patrzył na niektóre ich słabości. Natomiast my, mając moc Chrystusową, mając pełnię łaski, musimy być doskonali, tak jak żąda tego od nas nasz Pan Jezus Chrystus. Musimy każdą modlitwę, każdą prośbę do Pana Boga zaczynać od Najświętszej Marii Panny. Widzieliśmy w Ewangelii, jak ogromną moc ma ona nad Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Moc nie wynikającą z wyższości natury, bo przecież ona jest zwykłym stworzeniem, ale z tego, że jej niepokalane serce zostało tak ukształtowane, że spodobało się Panu Bogu być poniekąd posłusznym stworzeniem, które jest tak doskonałe, które jest tak wzorcem dla nas wszystkich, które w doskonały sposób odpowiada na wszystko, czego żąda od nas Pan Bóg, od wszystko, czego żąda od nas Duch Święty. Prośmy zatem przez Najświętszą Marię Pannę o wielki cud w naszym życiu, o cud przemienienia zwykłego ludzkiego życia w życie prawdziwie Boże, w życie, w którym jest miejsce wyłącznie na świętość i na doskonałość, bo dzięki tej doskonałości możemy zdobyć niebo i ta doskonałość jest zadaniem, które postawił przed nami Pan Jezus. On da nam wszystkie łaski, jeżeli tylko ochotnie, z wiarą i odważnie będziemy o Nim świadczyć, przyznawać się do Niego i
szczerze, bez obłudy kochać Go i wypełniać Jego przykazania w codziennym życiu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Niepokalane serce moje. Módl się za nami.